Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babci. Ale tworzymy ją także my. Każdego dnia. Historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego. Odcinek 15. Portret Wandy Pełczyńskiej. Rosjanie ją często chwytali, przesłuchiwali, ale dochodzili do przekonania, że to jest jakaś kobieta, to jest zagubiona gdzieś. Ja jestem bardzo ostrożna w swoich sądach. Na Sejmie posłowie BBR-u krzyczeli, tupali, bili w pulpity, żeby ją zagłuszyć. Szept jest czasem groźniejszy dla reżimu niż najgłośniejszy krzyk. Podobno, żeby się utrzymać, też piekła jakieś ciasteczka dla cukierni. Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Wojtkowska, a moim gościem dzisiaj jest profesor Piotr Biliński, autor książki W walce o niepodległość Polski i prawa kobiet, biografia Wandy Pełczyńskiej. I jeszcze dodatkowym gościem będzie Wanda Pełczyńska, której głos pojawi się w tej audycji, dzięki temu, że wypowiadała się dość często w radiu Wolna Europa, więc pojawią się nagrania archiwalne. Czy to była trudna praca, żeby pisać o kobiecie, jak sam pan wspomina, bardzo ważnej dla polskiej historii XX wieku, a jednak nierozpoznanej? Badania nad Pełczyńską były dość skomplikowane, dlatego że papiery po niej są rozproszone w różnych archiwach krajowych i zagranicznych. Więc kwerenda była dość obszerna i dała efekt w postaci biografii Pełczyńskiej. Z tego, co pan pisze, od razu możemy sobie wyobrazić, jaka to była kobieta zaangażowana, obecna, świadoma politycznie, która działała właściwie na wielu frontach, ale też jako matka, która była dziennikarką, pisała o sprawach macierzyństwa, rodzicielstwa. Dużo tego wszystkiego. Wydaje się, że w takim razie to jest odzwierciedlenie kwerendy 1:1. Czy jednak to była praca koronkowa, która właśnie czekała na historyka, tak jak pan, który podejmie się tego wyzwania, bo cały czas nawiązuje tutaj do tego wątku postaci kobiecej, której nie było przez wiele lat, a jednak pojawia się to u pana w książce, że to jest nazwisko, które powinniśmy przywoływać jednym tchem za Piłsudskim, jeśli chodzi o ważne postacie dla historii XX wieku, kobiece postaci tutaj nadmienię. Tak, ona była przyjaciółką Aleksandry Piłsudskiej. Znały się jeszcze z czasów studenckich w Krakowie przed I wojną światową. I równolegle ze studiami na polonistyce Pełczyńska angażowała się w polskich drużynach strzeleckich i tam była sanitariuszką, kurierką, przechodziła różne szkolenia. I w momencie, kiedy wybuchła wojna i legiony ruszyły na Kielce, rodzinne miasto Pełczyńskiej, Pełczyńska się włączyła w działalność niepodległościową. Wstąpiła do oddziału zorganizowanego przez Aleksandrę Piłsudską kurierek. I razem z nią trzykrotnie przekraczała granicę między frontami rosyjskim i niemieckim, przewożąc meldunki do Warszawy, do polskiej organizacji wojskowej. Po drodze też informowała o ruchach wojsk rosyjskich i o rozstawieniu ich wojsk. Była to działalność bardzo niebezpieczna, dlatego że za taką działalność groziła śmierć. Rosjanie ją często chwytali, przesłuchiwali, ale dochodzili do przekonania, że to jest jakaś kobieta, to jest zagubiona gdzieś, gdzieś się pogubiła między frontami i ją puszczali wolno, ale to było bardzo niebezpieczne. Piłsudski bardzo cenił jej meldunki i informacje, które później były też przekazywane do sztabu. I tę działalność kurierską ona prowadziła do roku 1915, to około roku trwało, no bo później Niemcy przełamali pod Gorlicami front rosyjski, zajęli Warszawę, poszli daleko na wschód, więc tutaj już kongresówka była wolna od Rosjan i ona tu już straciła rację bytu, ta działalność. Ale to była bardzo niebezpieczna działalność i po wojnie ona otrzymała za to order Virtuti Militari ze względu na to zaangażowanie pierwszowojenne i tą straszną odwagę cywilną, którą się wykazała, że w obliczu śmierci, zagrożenia zdrowia i życia podejmowała takie wyzwania
idąc za głosem serca, będąc pobudowana patriotycznymi uczuciami niepodległościowymi. Dla niej Piłsudski był wzorem do naśladowania. Jego rozkaz był święty. Ona była do wszelkich poświęceń gotowa dla marszałka przyszłego Piłsudskiego. I emocjonalnie była z nim bardzo mocno związana. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale bardzo dużo wątków tu się pojawia, do których chciałabym nawiązać. Więc kolejno będę tak zahaczała o te pana zdania, które się pojawiły do tej pory. Pierwsze to zamiłowanie do Piłsudskiego, bo wiem z pana książki, że urodziła się w Ameryce Środkowej, Puerto Rico. Jak to się dzieje? Jak z Ameryki Środkowej przyjeżdża do Polski kobieta? Jest kobieta, która no jest właśnie wyznawczynią Piłsudskiego. Skąd patriotyzm się objawił w tej kobiecie? Wanda Pełczyńska nazywa się z domu Filipkowska. Urodziła się w 1894 roku jako córka Józefa Filipkowskiego i Zofii Kwiatkowskiej. Dlaczego za granicą? Dlaczego tutaj w Ameryce Środkowej? Ojciec jej był budowniczym, inżynierem, budował kolej. I on jeździł po całym świecie za pracą. Stąd też na jednym z tych wyjazdów, gdzie był z żoną za oceanem, urodziła się właśnie Wanda. Ona miała też rodzeństwo. Później wróciła do Polski, była na Litwie, na Ukrainie jakiś czas. W końcu przyjechała do Kielc. I tam zapada decyzja, że ona już jako taka nastoletnia panna pójdzie na studia do Krakowa, do właśnie do Ignacego Chrzanowskiego na Wydział Filozoficzny. Tam była polonistyka wykładana. I ona rzeczywiście wyjechała do Krakowa i tutaj się dość intensywnie angażowała w działalność studencką. Była pod wrażeniem ogromnym Ignacego Chrzanowskiego, jego wykładów w historii literatury polskiej. Chodziła też na wykłady Wacława Tokarza z historii. Była zafascynowana tą jego taką niepodległościowym nurtem, bo Tokarz właśnie badał te powstania niepodległościowe, listopadowe, styczniowe. Właśnie bardzo przeżywał Tokarz tą niepodległość Polski, przyjaźnił się z Piłsudskim. Ona była zafascynowana Tokarzem. Czyli to ten okres studencki na nią wpłynął. I podczas tego okresu studenckiego poznała właśnie Aleksandrę Szczerbińską, żonę drugą Piłsudskiego, też Hannę Pochowską, córkę Izy Moszczeńskiej. I w tym środowisku takim kobiecym, w którym była, się obracała w Krakowie, byli właśnie tam żołnierze ze Strzelca, drużyniacy. I ona z nimi w różne kontakty takie wszeszła towarzyskie. W październiku 1912 roku przyjechałam do Krakowa na studia uniwersyteckie. Jako członkini zarzewia zgłosiłam się niezwłocznie do drużyn strzeleckich. Praca w naszym oddziale w Krakowie szła bardzo intensywnie. Program pracy obejmował naukę o broni, strzelanie z karabinu i z pistoletu, terenoznawstwo oraz wykłady o organizacji armii rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej. Dwa razy w tygodniu o wczesnych rannych godzinach w Parku Jordana lub w gmachu Sokola odbywaliśmy gimnastykę i musztrę plutonu. Jednym z takich niezapomnianych dla mnie momentów był udział naszego oddziału w wielkich ćwiczeniach całego okręgu krakowskiego drużyn strzeleckich na wiosnę 1914 roku. Pamiętam, jak z ciężkimi plecakami stawiliśmy się na ulicy Dolnych Młynów, skąd wyruszyliśmy marszem o godzinie 10 wieczór w stronę Wieliczki do Gdowa. Ćwiczenia trwały całą dobę. Zrobiliśmy wówczas piechotą 57 kilometrów. Członkinie zarzewia i drużyn na terenie zaboru rosyjskiego kolportowali bibułę nielegalną, sięgając do Wilna i do Kijowa. Tę pracę nazywaliśmy szmuglowaniem wolności. To był krąg jej takich przyjaciółek bliskich, z którymi do nocy dyskutowała na tematy polityczne, na tematy niepodległościowe, historyczne, literaturoznawcze. Była zafascynowana tym ruchem. I właśnie z nimi była związana. I stąd się wzięła jej ta sympatia do Piłsudskiego, ta znajomość. Mhm. Wtedy go poznała. A to środowisko domowe, czy w jakiś sposób wspierało, bądź też zniechęcało ją do aktywności? Czy to był dom, w którym mówiło się, że no dobrze, studiujesz, ale wiadomo, że no jednak są inne obowiązki są przeznaczone dla kobiet, a nie działalność polityczna na przykład? Czy wręcz przeciwnie, to był dom, który nie hamował takich motywacji?
W domu była atmosfera patriotyczna. Ojciec jej też był związany z ruchem strzeleckim, znał też Piłsudskiego i działał bardzo mocno na rzecz tutaj tych legionów. Był zorganizowany w Polski Skarb Wojskowy, gromadził datki na rzecz tych strzelców, więc tutaj rodzice na pewno na nią wpływali bardzo tak pozytywnie w tym kierunku. Natomiast matka jej bardzo się bała tych przejść jej przez front. Była przestresowana, bała się, że córka może zginąć. Obawiano się o nią, ale jej nie zatrzymywano. Wiedziano, że musi to zrobić, bo taka jest potrzeba. Robi to dla Polski, niepodległości i że to są rzeczy ważne. To był dom patriotyczny bardzo. Powiedział pan, i to jest ten kolejny wątek, który się pojawił, że to była praca kurierki była niesamowicie niebezpieczna. Może pan powiedzieć więcej, jak to w praktyce przebiegało? Oddział, który zorganizowała Aleksandra Szczerbińska, żona Piłsudskiego II, był liczny. To było około 40 kurierek. I one piechotą przechodziły przez te linie frontu, no bo mężczyźni przecież nie mogli, bo by od razu byli złapani przez kozaków i rozstrzelani. One przechodziły, udawały przed Rosjanami jakieś zagubione tutaj osoby, które gdzieś poszukują jakiegoś dworu czy jakiegoś miejsca na nocleg i tak przechodziły. Część z nich została schwytana i stracona. Natomiast większość przeżyła wojnę. No i potem była bardzo w tym okresie po przewrocie majowym po 26 roku bardzo ceniona przez Piłsudskiego i w różnych organizacjach kobiecych one później działały. I tutaj kobietom bardzo duży hołd oddał Piłsudski. On bardzo kobiety cenił za tą właśnie działalność tutaj kurierską. Uważał, że to jest niebezpieczna działalność, że one idą w pojedynkę, samotnie. Nie tak jak żołnierze na froncie, że ramię przy ramieniu się wspierają, tylko one są same, zdane na własne tylko siły. I pewnie ten wpływ tutaj to miało na to, że Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę już niepodległości przyznał prawa wyborcze kobietom i bardzo poważnie do spraw kobiecych podchodzi. Pojawiają się też w pana książce dwa takie bardzo, powiedziałabym, obrazowe wątki, a mianowicie to, jak Wanda Pełczyńska zamawia parasolkę, w której mogła ukryć specjalne nakazy, depesze, wiadomości. To zrobiło na mnie wrażenie, przyznam, że ta praktyka, jak wyglądał zawód kurierki, od razu gdzieś tam stała się bardziej namacalna. No i również to, że zdarzały się takie wyjazdy, po których Pełczyńska musiała po prostu spalić wszystkie swoje ubrania, bo były zawszone i no, nie była to pełna wygoda, że przejeżdża się pociągiem z jednego miejsca do drugiego albo przejdzie się 20 kilometrów i jakaś depesza jest przekazana. No, po raz kolejny nie było to takie proste, jak się wydaje, bo pod hasłem była kurierką. No można by powiedzieć, no dobrze, no coś tam przewoziła, ale jednak to była angażująca i fizycznie wyczerpująca praca. Tak, oczywiście. Ona była bardzo umęczona tymi przejściami, ale była młodą dziewczyną wtedy, była osobą taką bardzo odważną i znosiła to z pogodą ducha. Jeden z moich kolegów z drużyn strzeleckich organizacji niepodległościowej prosił mnie o przewiezienie przez granicę austriacko-rosyjską materiału wybuchowego i zapalnika do bomby. Oddając mi niebezpieczny pakunek, powiedział: za parę dni będę w Kielcach i odbiorę wszystko. Zlecenie to wykonałam razem z moją przyjaciółką Heleną Bobowską. 1 sierpnia ów kolega zjawił się w Kielcach i przywiózł wiadomość, że drużyny strzeleckie poddały się pod rozkazy Józefa Piłsudskiego. Tegoż dnia wrócił z Petersburga mój ojciec z wiadomością, że w Rosji ogłoszona jest mobilizacja. Lada dzień na ziemiach naszych rozpocznie się walka między zaborcami. Co wieczór wychodzimy z ojcem na szosę chęcińską i patrzymy ku zachodniej stronie, jakby z tej strony miał się objawić cud jaki. A co się działo po wojnie z Pełczyńską? Bo przestaje pracować jako kurierka i co wtedy? Wyjeżdża do Warszawy, kończy studium nauczycielskie i zaczyna pracę w szkole. Proza. I wtedy poznaje pułkownika, zobaczcie, czy nie był wtedy pułkownikiem, majora Tadeusza Pełczyńskiego, za którego wychodzi za mąż.
w 1923 roku. I co jest ciekawe, że gratulacje przesyła mi sam marszałek Piłsudski. I tutaj w małżeństwie ma syna Krzysztofa i córkę Marię. Pojawia się życie rodzinne i ona w tym życiu rodzinnym nie zatapia się. Ona nadal jest aktywna. Proszę powiedzieć więcej o jej działalności dziennikarskiej, bo to jest ten okres w jej życiu, kiedy ona intensywnie pisze. Ona pracowała najpierw w redakcji Bluszczu, a potem od 1927 roku w gazecie Kobieta Współczesna. Ona tam była redaktorką. I do jej obowiązków należało redagowanie tekstów, zamawianie tekstów, cała organizacja administracyjna wydawnictwa. Jeżeli pisała teksty, to z reguły bezimiennie jakieś wstępne artykuły. Czasem podpisywała niektóre swoje teksty i one dotyczyły głównie feminizmu. Tutaj ona walczyła o prawa kobiet. Uważała, że pewne nierówności są w społeczeństwie polskim, w urzędach, w pracy między kobietami i mężczyznami i próbowała te różnice niwelować. Później ta działalność dziennikarska jej się przydała do tego, że jak została posłanką na Sejm w 1935 roku z listy BBWR-u, to właśnie bardzo mocno walczyła o prawa kobiet także w Sejmie. A jaka była droga do tego, żeby została posłanką? No droga tutaj była prosta. Była po prostu przyjaciółką Aleksandry Piłsudskiej. Znał ją też marszałek Piłsudski. Była znana w tych kręgach sanacyjnych bardzo dobrze. I zarekomendowano ją do Walerego Sławka, którego też znała bardzo dobrze, który był prezesem bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. I on ją w 1935 roku wpisał na listę BBWR-u. No i potem się odbyły wybory i ona dosyć dobry wynik miała w Wilnie. I z tamtego okręgu została wybrana posłanką. To było kilkanaście kobiet przez okres całego dwudziestolecia międzywojennego, prawda? Więc ona jest w bardzo takiej ekskluzywnej, nielicznej grupie kobiet, które jakiś sukces taki polityczny i zawodowy odniosły w dwudziestoleciu międzywojennym. Kiedy się mówiło, że każdy ma siedzieć kobieta w domu i zajmować się dzieckiem, ona robiła różne ważne rzeczy. Przecież moja ciotka Zofia Starowiejska-Morstinowa, która była wybitną pisarką, chciała studiować, tak jak Opełczyńska, literaturę. Ale jej matka powiedziała, że nie znajdzie męża, jak będzie wykształcona. I ona nie skończyła studiów, a pisała piękne książki, piękne felietony w Tygodniku Powszechnym po wojnie. A nie miała studiów skończonych. Więc takie było nastawienie wtedy społeczne do kobiet uczących się, studiujących, piszących. Uważano, że to jest jakieś wariactwo, że to jest jakaś feneberia, że kobieta ma być w domu, zajmować się domem, rodziną, dziećmi, gotowaniem obiadów, a nie pracą jakąś intelektualną. Kiedy ona była posłanką, to właściwie ilu było posłów? Jak rozkładały się te wartości? Posłanki były dwie chyba w Sejmie. Bo ona była i Janina Prystorowa chyba. Na tylko wtedy. Ilu posłów? Na 208 posłów, było tylko dwie osoby, dwie kobiety. To zupełnie, jak był w takim szczytowym okresie Sejmu, któryś z lat 30. Sejmu, było chyba 12 czy 13 kobiet w Sejmie. No i to był szczyt po prostu możliwości. Bardzo niewiele kobiet było. I to występowało ten deficyt we wszystkich partiach ówczesnych. Że zupełnie kobiet tutaj nie dopuszczano w ogóle do głosu. No i tak traktowano trochę jak dzieci, kobiety, jak takie osoby nieodpowiedzialne emocjonalnie, które nie są zdatne do jakiejś takiej pracy politycznej, publicystycznej, że z takim pobłażaniem, przymrużeniem oka traktowano kobiety. Co się sprawdzało w ich aktywności politycznej? Myślę o tym, w jaki sposób one wypływały na powierzchnię tych wód politycznych. No na pewno miały tutaj wpływ protekcja Piłsudskiego, Aleksandry Piłsudskiej. Większość tych kobiet, które była w Sejmie, były to żony różnych generałów, polityków wpływowych sanacji, wojewodów, starostów. I stąd przez te znajomości sanacyjne one tutaj miały jakiś dostęp do mównicy sejmowej i do publicystyki, prawda? W maju 1935 roku, gdy uderzyła w nas wiadomość o śmierci marszałka, Wilno pogrążyło się w żałobie. Z wielu ust słyszałam powtarzaną wiadomość, że nad Wilią tej wiosny huczały puszczyki, huczały długo i głośno, aż dziada, pradziada znak to nieumylny i zapowiedź albo że zaraza na kraj uderzy, albo pożar dobytek zniszczy,
albo ludzi spotka wielka niedola. No i przyszło nieszczęście. Nasz marszałek umarł, powtarzali ludzie wileńscy. Po śmierci Piłsudskiego powiedział mi rabin Józef Szów. Kiedy umarł pan marszałek Piłsudski, my, Żydzi wileńscy, mówiliśmy, teraz zaczną się gorsze czasy i dla Polski, i dla nas. Te jej wystąpienia to tak bardziej przypominały nie lata sanacji, tylko te lata sprzed przewrotu majowego, kiedy Sejm był niezależny i że to raczej takie czasy przypominały te wystąpienia niż już po prostu ten okres sanacji, gdzie wszystko było podporządkowane woli tam prezydenta i głównego inspektora sił zbrojnych. Z jakich poglądów była znana? Ona miała poglądy lewicowe, PPS-owskie, niepodległościowe, ze względu na te konotacje takie socjalistyczne. Była filosemitką, bardzo ceniła Żydów, przyjaźniła się z rabinem Szówem, to był naczelny rabin, jeden z rabinów w Wilnie, miała wielu przyjaciół Żydów, była znana w tym środowisku i lubiana i ceniona, zawsze się ujmowała za Żydami. Również też wchodziła w bliskie kontakty z Henrykiem Józewskim, to był wojewoda wołyński i ona tutaj też działała na rzecz szkolnictwa rozwijania ukraińskiego na Wołyniu, a także na Polesiu na rzecz rozwijania szkolnictwa białoruskiego. Tutaj uważała, że te mniejszości narodowe trzeba jakoś równouprawnić z Polakami, dlatego że wykopuje się przez to wrogość bardzo, przez jakieś takie dyskryminujące działania i była temu przeciwna. No ale wtedy były nasilenia takich nacjonalizmów, zbliżała się wojna druga światowa, więc no tutaj jej głos był w mniejszości, nie był słuchany. Ale to było też ze względu na to, na te takie imperialistyczne podejście Rosji, prawda? Jakby to w jaki sposób należy traktować mniejszość, miało też tę taką perspektywę sięgającą daleko, daleko poza granicę wschodnią. Tak jest, oczywiście. No ona tutaj widziała to zagrożenie bolszewickie ze wschodu i dlatego chciała pozyskać te mniejszości dla Polski, żeby oni stali się takimi obywatelami Polski i popierali tą rząd i to państwo. No tutaj ona szła po linii tych idei federacyjnych Piłsudskiego jeszcze z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Ona się za tym federacjonizmem opowiadała. Znała też Tadeusza Hołówkę, właśnie Henryka Józewskiego. To byli ludzie, którzy uważali, że należy dołożyć do jakiegoś modus vivendi z tymi mniejszościami narodowymi. Ale jej głos nie był słuchany. Pojawia się w pana książce, do której wracam i będę jeszcze wracać, określenie, że poczucie krzywdy w przypadku mniejszości jest w jakiś sposób rozdzierające dla kraju, że większość wykorzystująca albo bazująca po prostu na poczuciu krzywdy wiedzie donikąd ta droga. No, ona miała tego świadomość na pewno. Na pewno miała tego świadomość, tego rozdarcia społecznego i tych kryzysów i napięć. No ale była w mniejszości. Grupa osób ją popierająca w Sejmie sanacyjnym była niewielka. Kobiet też w Sejmie było mało. No, oczywiście ona samodzielnie, bardzo odważnie występowała na forum Sejmu, ale no, była izolowana. Na Sejmie posłowie BBR-u krzyczeli, tupali, bili w pulpity, żeby ją zagłuszyć, bo tak ich irytowały te ich wystąpienia. Dlaczego jej głos nie spotykał się z zainteresowaniem? Wręcz przeciwnie właśnie, był uciszany, wyciszany, zagłuszany. Proszę panią, no miało to związek z tym, że po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku nastąpiła dekompozycja sanacji, czyli tego obozu rządzącego. Od władzy odsunięto pułkowników na czele z Walerem Sławkiem, a władzę przejął prezydent Mościcki, to była ta grupa zamkowa, i główny inspektor sił zbrojnych, marszałek Edward Rydz-Śmigły. To była ta grupa wojskowa. I tutaj wokół tej grupy wojskowej z inicjatywy Rydza-Śmigłego powstał OZON. To był obóz Zjednoczenia Narodowego, na czele którego stanął pułkownik Koc. On był bardzo znany z takich endeckich sympatii i ze znajomości z przywódcami obozu narodowego radykalnego. I tutaj ta współpraca doprowadziła do tego, że cały światopogląd sanacyjnych przywódców z takiego socjalistyczno-niepodległościowego, PPS-owskiego światopoglądu, jaki był za czasów Piłsudskiego, przeszedł w nacjonalizm.
I stąd Piłsudska, właśnie Aleksandra Pełczyńska, one znalazły się w mniejszości. Nie znalazły uznania u Rydza Śmigłego. Trochę te zapędy Rydza Śmigłego próbował temperować Mościcki, ale on już był stary, schorowany. Wiadomo było, że on zaraz w 1940 roku skończy kadencję, że jego następcą zostanie Rydz Śmigły i wszystko około szło w kierunku rządów totalnych w Polsce. Więc no, ona to widziała, co się dzieje. Jeśli widziała, wyczuwała tę atmosferę, która nabrzmiewa w społeczeństwie, jak ona reagowała, jak zachowywała się w stosunku do przedstawicieli właśnie tych skrajnych poglądów nacjonalistycznych? W 1937 roku doszło do chyba dwóch albo trzech spotkań z Edwardem Rydzem Śmigłym. Ona tutaj występowała z delegacji razem z Zofią Moraczewską i z innymi paniami i próbowała przekonywać Rydza Śmigłego do zmiany stanowiska. W końcu po jakichś takich turbulencjach dosyć mocnych Koca zdymisjonowano i przywódcą OZON-u stał Stanisław Skwarczyński, generał. I on już się tak nie angażował w tą stronę nacjonalistyczną, więc na pewno pewne działania Piłsudskiej poparte przez prezydenta Mościckiego, tutaj może jeszcze jakieś inne dyplomatyczne względy miały miejsce, spowodowały, że to trochę osłabło te związki z sanacji, z nacjonalistami, ale jednak do wybuchu wojny to jednak ten taki rys prawicowy na tych rządach pozostał do samego końca. I tutaj się za wiele nie zmieniło. Tyle, że już Pełczyńska w tym od 1938 roku nie bierze udziału, bo wygasa jej mandat. No, kolejnych wyborach w 1938 roku nie bierze udziału i wyjeżdża z mężem do Wilna i już wtedy kończy swoją działalność polityczną. Dla kariery politycznej Pełczyńskiej też znaczenie miała sprawa Henryka Dębińskiego. Czy może pan zarysować kontekst? Tutaj ta sprawa jest niejasna, dlatego że my nie mamy dostępu jako historycy do archiwów rosowieckich. A tam na pewno Dębiński występuje i jest to, prawda, wyjaśnione wszystko. Dębiński był młodym chłopakiem z Wilna, studentem, przejętym strasznie ideami takimi socjalistycznymi. I tutaj ze względu na swój światopogląd Pełczyńska go bardzo lubiła, dużo z nim dyskutowała, protegowała też go w różnych miejscach i była taka nim zafascynowana. Natomiast Dębiński okazało się po wojnie, że był związany z komunistami, że był szpiegiem sowieckim. I tutaj ona dała się zwieść i nawet w procesach, bo miał proces w Wilnie o tutaj zdradę, no nawet go broniła. I on nawet został wybroniony wtedy i potem nawet z wolnej stopy odpowiadał. Ona roztoczyła nad nim taki parasol ochronny, czego prawdopodobnie po wojnie żałowała, gdy się dowiedziała, jaką prawdziwą miał rolę odegrał. On później po wkroczeniu bolszewików w 1939 roku do Wilna związał się oczywiście z nową władzą sowiecką i tutaj przy niej wytrwał aż do roku 1941, kiedy został zamordowany przez Niemców i wkraczający Wehrmacht na tutaj te ziemię wschodnie. No i ona dała się zwieść temu. I nawet jest taki artykuł jej w prasie emigracyjnej, w którym ona pisze z pewnym szacunkiem dalej o Dębińskim, ale no ma już świadomość tego, że on się posunął do zdrady, że on współpracował z Sowietami, że to prokurator, który go oskarżał w procesie, miał rację. A czy to jest możliwe, że w istotny sposób ta sprawa Dębińskiego zaważyła na jej karierze politycznej, na karierze jej męża? Tak było mówione, że to był pretekst taki, że ona tu się zachowuje nieodpowiedzialnie, popiera jakichś tutaj szpiegów sowieckich i to było wyciągane przeciwko nim jako przyczyna dymisji. Ale wydaje mi się, że to nie chodziło o to, że chodziło o jej konflikty z Rydzem Śmigłym, które ona miała w Sejmie i taką niezależność. Rydz Śmigły tutaj nie lubił wokół siebie jakichś takich osób niezależnych, jeszcze szczególnie jeszcze kobiet. I on tutaj w ten sposób ją chciał i jej męża spacyfikować. Dostrzegano w niej silną konkurentkę, kogoś, kto się liczy. No tutaj Rydz Śmigły żądał telefonicznie od Pełczyńskiego, żeby on wpłynął na żonę i ją utemperował, ale on powiedział, że on tego nie zrobi, więc jak on tutaj poparł tak zdecydowanie żonę, to został zdymisjonowany wtedy. Co też rzuca nam światło na to, jak przebiegały relacje w małżeństwie. To nie było małżeństwo, w którym żona ma jakąś chwilową fanaberię, tylko oni jakoś
równolegle toczyły się te ich losy, można powiedzieć, jeśli chodzi o zdobywanie kariery politycznej, zdobywanie swojego miejsca. Czy można tak na to spojrzeć, czy właściwie ktoś tu, jedna strona ciągnęła drugą w górę? Jak to wyglądało w praktyce? Tutaj mówiło się, że Pełczyńska była głową polityczną jej męża, Tadeusza Pełczyńskiego, i że ona nim tutaj kieruje jego losami. Natomiast na pewno było to bardzo kochające się małżeństwo, bardzo zgrane i zżyte. I to jeszcze w takich czasach sanacyjnych, kiedy to po przejęciu władzy przez Piłsudskiego nagle ci jego przywódcy, generałowie, pułkownicy zaczęli się rozwodzić, zmieniać wyznanie, zrywać ze starymi partnerkami, starymi żonami, zawierać nowe małżeństwa z młodymi aktorkami. A tutaj Pełczyńscy nie. To małżeństwo wytrwało, nie doszło do rozpadu między nimi i oni bardzo blisko ze sobą byli związani. Mąż się na pewno bardzo liczył z jej zdaniem. Ona też bardzo go kochała, Pełczyńskiego. I to była bardzo taka ciepła para, która każde wakacje spędzała razem, wyjeżdżali za granicę, wyjeżdżali w góry. Chcieli jak najwięcej czasu spędzać razem ze swoimi dziećmi. Dobrze, że pan o tym mówi, bo do tej pory, jak rozmawiamy o Pełczyńskich, to właściwie powstaje nam taki obraz, portret, który próbujemy dzisiaj stworzyć, osoby, która jest tylko i wyłącznie zaangażowana politycznie. Natomiast no, cały czas była tą osobą, która jednak wiązała się z domem, miała bardzo ważną relację ze swoim synem. Przyszła druga wojna światowa. We wrześniu 1939 roku bomby niemieckie spadają na Wilno. Wraz z moim synem chronię się w bramie starej kamienicy na ulicy Zamkowej tuż koło Uniwersytetu Stefana Batorego. Ludzie odmawiają szeptem pod twoją obronę. Huk motorów oddala się powoli ku zachodowi. Ktoś mówi głośno. A gdyby żył nasz marszałek, to by tej wojny nie było. On potrafiłby naród nasz od tego nieszczęścia uchronić. To jest taki krok do tego bardzo trudnego okresu w jej życiu, bo druga wojna światowa odcisnęła na życiu jej rodziny duże piętno. No przerażająca była ta śmierć syna, to ją na pewno załamało. Krzysztof jest jej ukochanym synem, oczkiem w głowie, i jego śmierć w Powstaniu Warszawskim jest dla niej wielką traumą. Później po latach Lidia Ciołkoszowa, jej przyjaciółka z Londynu, wspominała, że gdy tylko Pełczyńska coś mówiła o Krzysiu, on był miał pseudonim Kasztan, była pełna łez, wstrząsu, już się nie dało dalej rozmawiać, bo płakała i cierpiała. I że tak do samego końca życia taką traumę przeżywała w związku z jego śmiercią. On został poszczelony przez Niemców w głowę i zmarł w szpitalu w sierpniu 1944 roku. I w ogóle te przeżycia wojenne były też trudne. Po wkroczeniu bolszewików w 1940 roku do Wilna ona została przez NKWD aresztowana i przetrzymywana w więzieniu przez rok. Bardzo było możliwe, że mogła nawet zginąć, gdyby nie to, że nastąpił w 1941 roku atak Niemiec na Związek Radziecki i ona wtedy uciekła dzięki polskim kolejarzom z transportu, który miała być wywieziona na wschód. Dzięki temu, że ją uwolniono, no, przyjechała do Warszawy. Tutaj spotkała się z mężem, ale rzadko, bo mąż był wysokim dowódcą Armii Krajowej, więc żeby go nie dekonspirować, więc te kontakty były rzadkie. I po jakimś czasie wyjechała do Budapesztu i tam organizowała różne takie polonijne, wydawnicze akcje. Ale już przed wybuchem Powstania Warszawskiego z powrotem była w Warszawie i wzięła udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka, a później została przez Niemców wyprowadzona ze stolicy i przebywała jakiś czas w Częstochowie. Tam działała przy sztabie Armii Krajowej przy generale Okulickim, a później po jego aresztowaniu wróciła do Warszawy i jeszcze była zaangażowana w jakąś działalność konspiracyjną polakowską, ale gdy już grunt się zaczął jej palić pod nogami i była coraz bardziej szpiegowana przez UB, uciekła w wakacje w lecie 1945 roku do Rzymu, gdzie tam spotkała się z mężem i tam służyła przy drugim korpusie polskim generała Andersa. A proszę mi powiedzieć, czy ona
jako właśnie zaangażowana działaczka na przeróżnych frontach, czy ona była związana z jakimś środowiskiem, z jakąś grupą, czy była właśnie takim pojedynczym atomem, który po prostu jest przekonany o tym, że należy walczyć, że należy się przeciwstawiać i po prostu szuka miejsca swojego, indywidualna inicjatywa, indywidualne dążenia. Ona sama z siebie uważała, że musi walczyć o niepodległość Polski, gdzie Polska jest zagrożona, ona nie może uciekać, tylko musi stać w kraju i walczyć. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że jej działalność podczas II wojny światowej jest bardzo słabo znana. Dlatego, że ona działała w konspiracji, nie ma źródeł prawie żadnych do tej działalności i poza jakimiś jej życiorysami, które pisała pod koniec życia, w których tam w paru zdaniach pisała mniej więcej, co robiła podczas wojny, nic nie wiadomo. Dlatego, że tutaj chodziło o to, żeby nie zdekonspirować jej męża, który był szefem sztabu Armii Krajowej, generałem był. I tutaj tych źródeł brak. I na dobrą sprawę niewiele wiadomo, co ona robiła podczas II wojny światowej. To jest najsłabiej rozpoznany okres jej życia. Wiadomo, że była w tym Budapeszcie, tam wydawała różne wydawnictwa przez jakiś czas. Tam nawet była w kontakcie z przyszłym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stefanem Grzybowskim, który bardzo ładnym świetle ją przedstawił w swoich wspomnieniach. Była w Warszawie. Podobno, żeby się utrzymać, też piekła jakieś ciasteczka dla cukierni. No i wychowaniem zajmowała się syna i córki. Wtedy jej syn na tajnych kompletach studiował, więc ona miała kontakt z nim, rozmawiała z nim. Jest nawet takie wspomnienie powojenne z upadku getta warszawskiego, które w 1943 roku zostało zniszczone przez Niemców, przez Jürgena Stropa. I ona właśnie wspominała to, jak bardzo z synem przeżywała tą zagładę Żydów i w ogóle upadek getta. I to, że no, nie byli w stanie nic zrobić, żeby pomóc tym mordowanym Żydom. Jak te doświadczenia II wojny światowej wpłynęły na to, co wydarzyło się w jej życiu po wojnie? No po wojnie ona wyjechała raz z mężem do Londynu i z córką i tam już na stałe mieszkała aż do śmierci. Tutaj Pełczyńska razem z mężem stworzyła w Londynie Studium Polski Podziemnej, archiwum, które dokumentowało działalność Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej podczas II wojny światowej. I te akta po dziś dzień są w Londynie i są wykorzystywane bardzo często przez badaczy historii najnowszej, przez pracowników IPN-u. I tam jest taka ogromna baza materiałowa dotycząca II wojny światowej. I w tych właśnie aktach są między innymi teczka też osobowa Pełczyńskiej, jest spuścizna po jej mężu Tadeuszu Pełczyńskim. I oni przez kilkanaście lat całe to archiwum w latach 60. organizowali właśnie w Londynie, porządkowali te materiały. No to najpierw było w ich domu, w którym mieszkali, to zorganizowane było to archiwum. A później to już jako samodzielna jednostka to istniało. Ale oboje zdystansowali się wobec życia politycznego. No ona tam jeszcze kandydowała do Rady Trzech, ale nie została wybrana. Była tutaj z ramienia PPS-u, była tutaj protegowana do Rady Trzech, ale to się nie udało. Natomiast tak, rzeczywiście ona była zgorszona tym sporem między prezydentem Zaleskim, a tam Andersem i resztą. I rzeczywiście zdystansowana była. Ale utrzymywała kontakt z Piłsudską Aleksandrą, z tymi dawnymi przyjaciółmi z grupy tej piłsudczykowskiej. Bliskie kontakty miała z Adamem Ciołkoszem i z Lidią Ciołkoszową z PPS-u. Tutaj oni się blisko przyjaźnili. Więc oczywiście była takim obserwatorem tego życia politycznego, emigracyjnego na pewno. Ale jakoś czynnie w nim nie działa. No właśnie, czy ona się nie czuła już potrzebna, że jej energia, ta, z którą szła przez życie, bo to jest widoczne i w tym, w jaki sposób mówi, co jest dla niej istotne, zaangażowana w sprawy, ciągle obecna w tym głównym nurcie politycznym, jak nie jako czynny polityk, to jako komentator. No jednak będąc na emigracji, zajmując się archiwaliami, no właściwie w pewnym stopniu wybrała margines. Czy dobrze postrzegam? Ona głównie zajęła się tą działalnością publicystyczną. Współpracowała z Mieczysławem Grydzewskim, redaktorem Wiadomości i na łamach tego periodyku londyńskiego ona opublikowała cały cykl kilkudziesięciu artykułów poświęconych właśnie Holokaustowi i sprawie zagłady Żydów
Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się głosy oskarżające nas, Polaków, o to, że w latach okupacji hitlerowskiej nie dawaliśmy pomocy Żydom wyniszczanym przez Niemców i że patrzyliśmy biernie na eksterminację Żydów. Zjawiają się ataki wymierzone w Armię Krajową, którą pomawia się nawet o mordowanie Żydów. Przeciw tym oskarżeniom musimy bronić się przez podawanie faktów, które świadczą, że społeczeństwo polskie, że Polska podziemna dawali możliwą w ówczesnych okolicznościach pomoc Żydom. Dawały tę pomoc w najcięższych warunkach terroru niemieckiego, który szalał w Polsce w ciągu 5 lat okupacji. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o działalność emigracyjną polityczną, ona chyba miała świadomość, że to już nie ma specjalnego znaczenia, że te kręgi emigracyjne są tak ze sobą skłócone, no też nie mają realnego wpływu na to, co się w Polsce dzieje, że tutaj po prostu nie ma sensu się w to angażować. Tak mi się wydaje, że tak dochodzi do takiego przekonania. Poza tym, no tak jak mówię, głównie publikowała i wygłaszała szereg audycji w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Znała się z Janem Nowakiem Jeziorańskim, to jest z nim współpracowała, i popularyzowała wiedzę na temat właśnie Holokaustu i tych spraw, wiedzę na temat Legionów i Piłsudskiego, a także różne opowiadania też, takie refleksje z różnych podróży do różnych miejscowości zabytkowych, historycznych też tutaj miały miejsce, opisywane były przez nią. I wiadomo było, że tą działalnością archiwalną, porządkowanie tych archiwów po II wojnie światowej, co się zachowały w Londynie, ona się zajmowała razem z mężem. No i mi się wydaje, że też te ich kontakty takie wtedy były takie bardzo bliskie. Kiedy ona umarła w 1976 roku, to Pełczyński się kompletnie załamał, był w rozpaczy, płakał, cierpiał, że stracił najbliższą przyjaciółkę, najbliższą osobę, więc na pewno w tym okresie londyńskim oni byli w bardzo bliskich takich relacjach uczuciowych. Chciałabym też przywołać cytat kolejny z pana książki, który jest bardzo dobrym komentarzem do tego, jak ona postrzegała to życie polityczne emigracyjne. Kupa zbankrutowanych graczy, potrząsających buńczucznie grzywą, która już dawno nie jest lwią grzywą, a zwykłą peruką. No tak, no uważała, ten sam cytat sam mówi za siebie, no uważała, że już po prostu ta polityka emigracyjna już jest zupełnie zbankrutowana i że oni nie mają wpływu na nic już. No ale właśnie, tym bardziej jej głos nie był istotny, czy nie miał siły, czy ona nie miała siły po tym wszystkim, czego doświadczyła, czego próbowała właściwie w swoim życiu, no, że pozostaje bez wpływu. Tu trzeba wziąć jedną rzecz, że oczywiście miała pewien wpływ na to, co się działo przez te artykuły w wiadomościach ogłaszane. Tyle, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to było wszystko działo się za żelazną kurtyną. Ona mogła pisać artykuły do wiadomości, które były czytane tam przez diasporę polską w Londynie. Ona liczyła gdzieś około 150 tysięcy ludzi. Natomiast te artykuły i to wszystko nie przenikało w ogóle do Polski. Dlatego, że w komunizmie, w Polsce Ludowej obowiązywała cenzura i ona absolutnie takich tematów związanych z antysemityzmem, z Holokaustem zupełnie nie dopuszczała. Wyszła książka jedynie w Polsce wtedy Bartoszewskiego i Lewinówny dotycząca Żydów i zagłady. Ten jest z ojczyzny mojej. Ale no to było wszystko. Natomiast tych polemik i sporów w ogóle ta perelowska nauka czy kultura w ogóle nie odbierała w ogóle. Więc to był taki okres 44 lat komunizmu, taki zamknięty zupełnie hermetycznie na takie wpływy zewnętrzne. Który wypierał i tematy, ale też i ludzi, tak jak wyparł ją właściwie, ze świadomości. No, oczywiście. Nie wspominamy jej nazwiska póki co, kiedy wspominamy wielkich polityków, wielkie postacie XX wieku. Czy jest coś, o co ja nie zapytałam, a pan uważa, że w kontekście Wandy Pełczyńskiej jest to istotne, by jej portret był ukończony, wyrazisty, odpowiednio namalowany? Mi się wydaje, że tutaj można by jeszcze zwrócić uwagę właśnie na tą publicystykę emigracyjną, że ona ma taką dużą rolę odegrała w jej życiu. Właśnie ta końcowa działalność jej w Londynie, bo ona świadczyła o tym, że ona takiego patriotyzmu,
oprócz takich emocji wielkich, odwagi, była też bardzo mądrą kobietą. Miała wyczucie. Tak, i potrafiła przelać na papier bardzo skomplikowane zagadnienia. I robiła to w sposób prosty, łatwy i czytelny dla czytelnika. A pisała o rzeczach trudnych. I świadczyło to właśnie o niej dobrze, o jej po prostu inteligencji wybitnej. Że oprócz takiej bojowniczki, kurierki, działaczki, była mądrą osobą, inteligentną, dobrze wykształconą, która potrafiła swoim piórem świetnie się posługiwać. Jakie dziedzictwo myśli Pełczyńskiej jest współcześnie dla nas dostępne? Co łączy nas z Pełczyńską, z rzeczy, które widzimy dzisiaj wokół siebie? No na pewno walkę o prawa kobiet teraz. Teraz dużo się właśnie o tym mówi, dużo się mówi o prawach kobiet. No ona była taką prekursorką tej walki w dwudziestoleciu międzywojennym. A pan jako historyk jak postrzega te wielkie powroty? Myślę o osobach, które były przemilczane przez historię, w jakiś sposób przez właśnie PRL, zapominane, gdzieś spychane na margines. No teraz wśród historyków widać ten trend powracania, wyciągania pojedynczych nazwisk czy środowisk. Choćby najprostszy współczesny przykład, Chłopki, książka, która no, jest teraz w księgarniach praktycznie rozchwytywana. Czy to się skończy? Czy to się zmieni? Jak pan postrzega w ogóle ten trend? No, mi się wydaje, że teraz te zagadnienia związane ze sprawą kobiecą, z tymi różnymi polskimi bohaterkami narodowymi, będą się rozwijać. Jest dużo teraz instytucji, które zajmują się historią kobiet. Powstaje dużo różnych biografii kobiecych, że tutaj ten nurt się bardzo mocno teraz rozwija i wydaje mi się, że będą coraz więcej takich książek powstało. Wyszła teraz książka o Aleksandrze Piłsudskiej, o Zofii Moraczewskiej. Mi się wydaje, że tych biografii będzie coraz więcej teraz. A czy to się będzie rozwijać ten nurt? Czy nie jest za późno? Czy właśnie tak, czy w tym natłoku nazwisk, nowości... czy to nie jest taka, może złe słowo, ale jednak moda, która przebrzmi, bo nie jesteśmy w stanie przyjąć. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że wiek XX, Józef Piłsudski, że po prostu w naszej głowie nie ma już miejsca na to, żeby przyjąć kolejne nazwiska kobiece, kolejne biografie. Jak pan to postrzega? Nie, wydaje mi się, że jest miejsce i wydaje mi się, że te biografie będą postępować, dlatego że już na przykład większość tych mężczyzn jest już opracowana. No to teraz historycy sięgają do kobiet, do żon i mi się wydaje, że w przeciągu tej najbliższej dekady większość tych biografii kobiecych zostanie opracowana, mi się wydaje, przez historyków. Rozmawiamy na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Właśnie jak w tym środowisku naukowców, studentów postrzega się właśnie to podejście? Czy jest wokół tego dyskusja, jak należy opowiadać historię, że należy ją w jakiś sposób weryfikować tych bohaterów, odkrywać nowe nazwiska? Czy to jest w ogóle ożywiona dyskusja, czy właśnie przebrzmiały trend? Nie, wydaje mi się, że te dyskusje są tutaj obecne. Ja oprócz biografii Pełczyńskiej napisałem też ostatnio biografię profesora Wetulaniego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i na przykład ta promocja jego książki zebrała ponad 100 osób, była dosyć duża dyskusja, duże zainteresowanie, więc wydaje mi się, że biografie interesują ludzi. Każdy lubi patrzeć przez pryzmat biografii drugiego człowieka, przez jego psychikę, przez jego działania na historię. No bo wszystkie biografie jakby przyrównujemy trochę do własnej biografii, do własnego życia, prawda? W Wandzie Pełczyńskiej co możemy dzisiaj dla siebie znaleźć? Co pan odnajduje w tej biografii dla siebie? No widzę na przykład ją jako taką dobrą, kochającą, mądrą kobietę, która no, walczyła o niepodległość Polski, była patriotką. Taką osobą, która jest wzorem do naśladowania. Mi się wydaje, że to jest taki człowiek drogowskaz. Ona wskazuje nam drogę, jak powinniśmy postępować jako patrioci polscy i prawdziwi Polacy. No i też to zastanowienie się, w ogóle pochylenie się nad słowem patriotyzm współcześnie, to jest też taka droga, którą otwiera Pełczyńska. Tak, na pewno. To było, Polska była na pierwszym miejscu na pewno w jej życiu. Tak. Nie Puerto Rico. Nie Puerto Rico, na pewno Polska. Nie można żyć płynąc stale pod prąd.
bo nawet ryba zdechnie ze zmęczenia. Ciekawe. Potworny smutek bije z tych słów. Otóż wszystkie systemy totalistyczne starają się zabić w ludziach zdolność płynięcia pod prąd. Starają się zmusić ludzi do rezygnacji, do konformizmu, do wyrzeczenia się samodzielnego myślenia. Jest to groźna choroba, która zniszczyć może życie narodu. Dziękuję bardzo. Gościem tego odcinka podcastu Jest Historia był profesor Piotr Biliński, autor książki W walce o niepodległość Polski i prawa kobiet, biografia Wandy Pełczyńskiej. A podczas naszej rozmowy pojawiały się fragmenty wypowiedzi Wandy Pełczyńskiej z archiwum Radia Wolna Europa. Dziękuję. To podcast Jest Historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.